Mały, jak się przełamywać, to właśnie w takich meczach? No fajnie, fajnie, że strzelimy bramkę, ale dla mnie najważniejszy jest mecz derbowy, mecz wygrany. Stal Rzeszów Pany. Krótko. I na temat. Od razu to była pierwsza myśl, że jak się odwracałeś, to ładuje? Tak, tak. Tych strzałów we wcześniejszych meczach gdzieś tam mniej oddawałem. Dzisiaj fajno dostałem piłkę od Bartka Wolskiego. Od razu chciałem się zabrać na lewą nogę i strzelić po długim, także nie wiem, czy to od słupka chyba wpadło, tak? Tak mi się wydaje. Nieważne jak, ważne, że bramka. Trener Myśliwiec mówił, ja się z nim w pełni zgadzam na konferencji pomeczowej, że szacunek dla was za to, jak kontrolowaliście te derby. Derby to są takie mecze, że ciężko tak naprawdę je tak skontrolować. Tak, myślę, że szacunek należy się sztabowi trenerskiemu, jak przygotowali nas do meczu i przede wszystkim drużynie, że po tej straconej bramce niepotrzebnie, kurczę, bo nakręciliśmy troszkę Resowie, że może coś zrobić i troszkę daliśmy im tlenu. Wróciliśmy do gry, mieliśmy swoje sytuacje, Damian Michalik, Krzysiu Danielewicz, Proki tam fajnie zagrywał się kilka razy, także kurczę, no ja myślę, że nikt nie może powiedzieć, że niezasłużenie wygraliśmy w tych derbów. Bo zasłużenie. Tak jak mówisz, można było ten mecz zamknąć i tak naprawdę sobie, może ona nie była nerwowa ta końcówka, no ale trzeba było być skoncentrowanym do samego końca. Tak, Resowia miała wysokich zawodników, grała te piłki na 80 metrów, tak, kopali, wiesz, i z tego zawsze może gdzieś tam przydarzyć się, że ktoś zbije głową i zawodnik wyjeżdża sam na sam i strzela bramkę, dlatego fajnie dzisiaj linia obrony, w ogóle cała drużyna zagrała kapitalny mecz, blisko siebie, agresywnie, a przede wszystkim taka dojrzałość piłkarska, bo no jakby nie mówić, to w pierwszej połowie Resowa biegała za piłką, kurczę, i my kontrolowaliśmy, gdyby nie ta może bramka na 2-1, to myśmy spokojnie grali w tej drugiej połowie, no ale kurczę, no nie liczy się to, co wiesz, jak się zaczyna, tylko jak się kończy. Zaskoczył ciebie może troszkę fakt, że Resowia potem jak straciła pierwszą bramkę, na samym początku podeszła wysoko, ale później bardzo szybko wróciła na własną połowę i tak jakby wyczekiwała przerwy. No ja myślę, że oni czekali na gdzieś tam na nasz błąd, żebyśmy rozgrywali piłkę i oni chcieli ją przechwycić pewnie i grać w te wolne przestrzenie. Ale dzisiaj nasza linia obrony naprawdę była kapitalnie zorganizowana. Każdy był naprawdę na 100% skoncentrowany. No i Resowia tak naprawdę w pierwszej połowie nic sobie nie stworzyło. Nie przypominam sobie, żeby coś tam było takiego. No i kapitalna akcja Prokiego. Nasza firmowa akcja do Damiana Michalika. No i fajnie schodzimy do przerwy z wynikiem 2-0 dla nas. Później ten gol kontaktowy tak na otwarcie, to można powiedzieć, to był troszkę taki gong. Resowia troszkę poszumiała, ale dosyć szybko mimo wszystko uspokoiliście szyki i już później była pełna kontrola. No powiem ci szczerze, tak wiesz, teraz cieszymy się z tego, bo wygraliśmy, ale kurczę, no nie możemy tracić takich bramek na początku, gdzie wychodzimy z szatni, mówimy sobie, że Resowia pewnie gdzieś tam nas zaatakuje, żebyśmy byli cierpliwi. No i zdarza się taki błąd, kurczę, i to jeszcze w takim meczu derbowym, nie? Gdzie, wiesz, gdzie głowy wtedy się zapalają. Ale fajnie, fajnie, że tutaj zawodnicy, my na boisku jako zespół wzięliśmy to na siebie i po prostu i graliśmy swoją piłkę, nie wybijaliśmy jej niepotrzebnie, tylko po prostu mamy 2-1, gramy, idziemy dalej po bramki. Były ku temu sytuacje, nie strzeliliśmy, ale na koniec zdobyliśmy 3 punkty, bo to jest najważniejsze.